Cześć wam z tej strony, Składzik, witam was na kolejnym odcinku z God of War. Jest nasz 16 odcinek i będziemy kontynuowali dalszą przygodę u światu Alfheimu, aby napełnić nasz Bifrost, byśmy mogli wrócić do Midgaru, oczywiście podróży do szczytu tej góry. No ale nas czeka tutaj trochę chyba jakaś przeprawa po te światło. Przy okazji tutaj ogarnęliśmy sobie ten ołtarzyk, jak i tam z drugiej strony ten całą skrzynkę. Więc myślę, że tutaj nic więcej nie pominęliśmy. Jedyne co możemy jeszcze ewentualnie zrobić, to jednak może sprawdzić przed podróżą, czy nie warto coś jednak ulepszyć. Tak więc sprawdźmy, co nam zaoferuje ten krasnolud. Uważać nie będziemy stwarzali, bo nie ma nic ciekawego na chwilę obecną. Ważnymi rzeczami, które są do ulepszenia, to oczywiście nasz topór, ale nie mam takiej możliwości. Szpon oczywiście, ale tutaj brakuje nam twardej stali. Wracamy do ciebie. Ale za to mamy kołczan. Skraca czas przeładowania strzał szpona, czyli tego mokosa naszego syna padawana. Ale drogo to kosztuje. Drogo kosztuje według srebra samego. I się obawiam, że może nam nie starczyć na coś innego, więc sprawdźmy sobie jeszcze inne rzeczy. Mamy za to rynsztunek, który my mamy na sobie oczywiście. No niedużo to dodaje. Plus 1 do siły, plus 2 do run, 4 do obrony. No coś zawsze, coś konkretnego. No, ale pytanie, czy zaraz nie znajdziemy coś lepszego. Jako niezwykły przedmiot, tylko bardziej rzadszy, tak? Ręce, oczywiście mam tutaj rzadki przedmiot, byłoby fajnie to ulepszyć, ale widzicie, nie mam możliwości na chwilę obecną. Biodro, to jest też dostępne i też nam niewiele to daje. Tym bardziej, że rynsztunek będziemy mogli w każdej chwili zmienić na lepszy. Więc no nie do końca bym się za tym kierował. Ten talizman mnie też korci. Korci, ale jednak no nie wiem, który jest lepszy w sumie. Czy ten, co bardziej nam się sprawdzi w walce. Więc jedyne, co by mnie korciło na chwilę obecną, bardziej będę musiał i tak stosować się do swoich umiejętności walki Kratosem. Czy nie na samych statystykach. To ten kołczan trochę bardziej do mnie przemawia, bo jeżeli go ulepszymy, to raczej się nie zmieni na jakiś inny kołczan za jakiś czas, bo raczej chyba nie będzie, co czytałem. Jest tylko jeden rodzaj, tylko możemy go ulepszać. Czyli to będzie ulepszenie takie bardziej inwestycyjne. To moim zdaniem jest dobra opcja, czy na chwilę obecną przy takiej ilości srebra, co mamy, możemy ewentualnie tylko zaryzykować, że nam się faktycznie jednak przyda akurat w tej chwili. Tak więc teraz to kupimy. Niech młody ma taką ala gwiazdkę. No i co? Jeszcze kolejny możemy poziom? Niekoniecznie, ale za to kolejny poziom jest bardziej inwestycyjny. Dużo więcej, ale za to będziemy mieli już 4 strzały. Czyli o jedną strzałę więcej będziemy mogli wystrzelić jedną za drugą. Nad tym się zastanowimy. Oczywiście nie warto od razu tak przesadzać jedną za drugim czasem. Nieraz warto się trochę wstrzymać. Dobra, lecimy. I zobaczmy, co nas tam czeka w tej podróży. Oczywiście na pewno ciemne elfy, które tutaj widać, że mocno zdominowały ten cały pałac tych elfów światła. Oczywiście. No, przywitanie będziemy mieli na pewno bardzo dobre, więc szykujemy się do walki. Za tobą! Separowanko zrobić. Uwaga!
lecz jakiś wybuch niż ogień. On przeżył. Nie, nie przeżył na szczęście. Chwila! I wykończenie oczywiście. Bardzo dobrze. Oczywiście nie rozstrzelajmy jednocześnie. To nam przyspieszy właśnie paszek oszołomienia. I super. Jakoś udało się to bez topora zrobić. O, tam mamy coś ciekawego. A co my tu mamy w pisie? Ciemny elf przywoływać. O, kolejna jakaś odmiana. Elfy potrafią przyzywać posiłki, więc powinniśmy się nimi rozprawiać w pierwszej kolejności. I skrzydła lśnią jasnym blaskiem, dzięki czemu łatwo wytropić. Ciekawe, ile ciemnych elfów żyje w Alfheimie. No to mniej trochę istotne. Ważne, żebyśmy wiedzieli, kogo w pierwszej kolejności pozbywać się. Tutaj mamy coś ciekawego. Jak to zrobić, żeby było dobrze? Bo na pewno mam tutaj tą skrzynię uwięzioną. A jakby tak z tej strony. No już trochę prędzej. Sprawdźmy, czy nam to wyjdzie. No właśnie, z tamtej strony byłoby bardzo ciężko to zrobić. No i mamy kolejne zasoby na pewno ogarnięte. Miękka stal. My potrzebujemy twardej stali. A mamy kolejne jakieś rzeczy do zrzucenia. O, są i zmory. Uważaj, ojcze! Uwaga! Uważaj! Oto gagatek za pleców. Fajnie, ten nas zaatakował, ale tego sporowaliśmy. Ej, ale one wybuchają. Szybko dobijajmy. Najlepsza zabawa z nimi, wiecie? Tak dobijając. Jeszcze jeden. No i super, mamy pozbytych. No sądziłem, że nam to trochę lepiej wyjdzie. Kolejna jakaś porada w sumie. Znaczy łatwiej je zabić, kiedy znajdą się na ziemi. Warto próbować je przewracać. No w sumie dzięki za taką informację. Porek idzie oczywiście z nami. Kolejny jakiś wpisik zapewne na temat tych zmor. Zmora wybuchająca. Te zmory zbliżają się do rzeźbnika całą gromadą, a następnie wybuchają. Czemu poświęcają się w taki sposób? Może wspólnie tworzą jakiś rodzaj zbiorowej inteligencji. Tak czy inaczej, ich zachowanie jest naprawdę, naprawdę irytujące. No jest faktycznie, jak się nie wie, że one coś takiego robią. Robi wrażenie. To robi wrażenie, gościu. Mam jakieś runy. Czytaj. Przed ciemnością chroncie światło. Właśnie nie popisali. Co? No. Wygląda to raczej tak, że jeden elfy nie dają do niego dostępu tym drugim. Pytanie, co te drugie elfy chcą osiągnąć, jeżeli dojdą do tego światła? Czy je zniszczyć? Czy jakoś z niego skorzystać? Dosyć
normalny sposób. Mamy coś. Gdzie tutaj to przebić? Przebić jakieś miejsce. Jeśli nie z tej strony, to może z tej strony, co? A coś jest. Odrodzi się, czyli to nie jest koniec tego. Oczywiście, że tak. A to jest jeszcze trzeci, jak widzicie. Wszystko. Teraz wróćmy sobie. Tą skrzynię też oczywiście weźmiemy. Czemu nie? Takie skrzynie są dosyć dobrej intencji dla nas. Bo szybciej się jakoś ulepszymy lub coś stworzymy. Runiczny wojenny pas. No to nadal taki zwykły przedmiot, który niekoniecznie byśmy chcieli od razu z nim coś robić. Może byśmy nie zdobyli niektórych rzeczy, to może faktycznie byśmy się tym mocno przejęli. Ale czyli tak, tutaj wszystko. Coś jeszcze znajdziemy. Znajdziemy coś tutaj do wbijania. A żyćko było. No, to nam się trochę przydało. Patrzę również, czy coś mu nas rzucić ogólnie. No to lecimy dalej. Tą ciekawą przeprawę. Tam, światło. Zasłonili je tym czymś. Czemu to zrobili? Spójrz, kolejny elf światła. Co on robi? O nie! Czemu go zabijają? Nic nie zrobił. Nie wiesz tego. Widzisz kres tej wojny, chłopcze. Nie wiesz, co doprowadziło do tej chwili. Ale on się nawet nie bronił. To był jego wybór. My dokonujemy swoich. Właśnie. Zaraz się dowiemy, co oni chcą od nas. Czekaj, że trafiłem w tego, co akurat przyzywa. Ciemny elf! O nie, ten się uwolnił. Nie ma uciekania. No to ładnie. Mogę działać. O, co to jest grane? Trochę za ciemno nam się zrobiło. W końcu mamy tego. Nie będzie nam przyzywał kolejnych elfów. No i teraz możemy się pobawić na całego. Spodziewa się toporka za pleców, co nie? Szukaj drogi do środka. Kolejna jakaś porada na temat przywołaczy. Kiedy zaczyna kręcić bronią, zamierza przyzywać więcej ciemnych elfów. Powinniśmy go powstrzymać, zanim uderzy bronią o ziemię. No dobra, czyli wiemy, jak on działa. Dobra, to trzeba zniszczyć, co rozumiem. No i zniszczone.
kolejny most jest uwolniony. No dobra, jak mamy uwolniony most, możemy dalej lecieć i przekonać się, co tutaj jeszcze może znajdziemy. Jazda! Zmory! To chyba wybuchające, co? Się ich pozbyliśmy spokojnie. Raczej my ich pozbyliśmy się sami. No dobra, też rani innych wrogów te wybuchy. Dobrze wiedzieć. I to przywoływać. Ale dosadziłem prosto w buzię. Chcesz zejść na ziemię? Zaraz zejdziesz i cię dobijemy. Dobra, ale byśmy się trochę uleczyli. Nie ma żyćka. Kolejna czy coś porada? No to wiem, akurat, żeby atakować z dystansu. Naprawdę dużo jest tych porad, jak widzicie. Przywracasz wszystkie drogi. A tutaj jednak jest coś do odrzucenia, jak widzicie. Ważne jest, jak ułożona jest kamera. No dobra, jeszcze się rozejrzyjmy. Może coś tu jeszcze nam wisi. Jak z naszym szałem? Szał mamy na maksa, więc nawet nam się nie przyda. Mamy żyćko. Żyćko na pewno weźmiemy. I lecimy dalej. No już to na pewno nie wygląda jak struktura elfów światła, tylko raczej tych mrocznych. Szkoda, że mamy tu nie ma. Oto ciekawe. Dużo tego. No właśnie, to trzeba jakoś rozbić pod danym kątem. Pytanie, ile trzeba maksymalnie rozbić na z jednym zamachem. Tak pani się ułożyły 3. To było to. A po 2, jak damy teraz tu. No i wychodzi, że te tutaj 3 muszą być, prawda? Piękna sprawa. Na początku sądziłem, że będzie trzeba jakoś uderzyć w jedno miejsce, żeby rozwalić, później cofnąć się biegnąc, ale na szczęście takiego zabiegu tutaj nie wymyślili. No to, to teraz będzie coraz ciaśniej, widzimy. Mniej fajniej. Chyba nie powinno nas tu być. Cicho. Tutaj nas w ogóle nie powinno być od samego początku. To mały szczegół. Słyszałeś to? Zachowaj ostrożność i bądź blisko.
nie zeskoczymy na dół. Gdy dotrzemy do światła, jak zabierzemy je do Bifrostu? Wiedźma mówiła, by w nie wejść. Tak? Gdy została wyrwana z tego świata. Aha, jak ja to przegapiłem? Bardziej obchodził cię jej los niż nasz cel. Oj! O! Jeszcze takie numery. No i brutalnie pozbyliśmy się przeciwnika. Sobie delikatnie sobie pośpi swoje noże. Mało brakowało. Nie oddalaj się, chłopcze. Nie musisz mi mówić. No i dalej te jasne zakamarki. Oczywiście warto tego nie pominąć, bo co rozumiem, będzie chyba później tu niedostępne. Cofnij się! Super pomysł, Kratosie, naprawdę super pomysł. Jesteśmy już blisko celu, ale bądźmy ostrożni. Rozumiesz? Tak. W sumie te ciemne elfy zachowują się jak takie robaki, jak osy, pszczoły gromadzące się w jednym miejscu, jak do ula. Nawet nie chcę wiedzieć, co się stanie, jakbyśmy na przykład zaatakowali któregoś. Gdy upadnie, będziemy musieli szybko uciekać. Dobrze. Pytanie, czy to się w ogóle to sprawdza, jakbym mógł na przykład... A nawet nie ma celowania. Nie ma możliwości takiej. No to pięknie. Zabezpieczyli się twórcy. Może przed surowym materiałem była taka możliwość. Jakakolwiek aktualizacja weszła. Uwaga! Nadchodzą! Stań za mną i ochraniaj boki! Tak jest! No to super. Paduwa. Ale czekamy ich teraz na jeden lub dwa hity. No to lecimy przed siebie. Skróć odstęp między salwami! A co z celnością przeciwnością? Masz dużo celów! Będziesz trafiać! Wąskie przejście daje nam przewagę! Skup się! Dobra, lecimy na Hama już. Nie ma co tutaj czekać. Celował, co? Jesteś ranny? Nic mi nie jest! Jak widać, się mocno przejął z synem. Czy nie jest ranny? Światło sprawia, że pojawia się cała świątynia. Jest jej źródłem. Chwila. Słyszę... śpiew. Słyszę... Słyszę ją! Mówiłem, że ją słyszę! Myślisz, że tam jest? A! 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 To zabolało. Jakby mi się ręka zaczęła palić. No i co teraz, jak mamy wejść? Jak tu pali w ręce? Ale chcę... Zostań. Tutaj. Używaj go tylko w ostateczności. Dajesz mi swój topór? Pozwalam ci go podtrzymać.
To nie jest prezent. Ale i tak. No, Kratos niejednokrotnie wchodził w różne źródła, miejsca, obszary, które jednak nie były korzystne dla niego. To jest grane. Fej? Musisz wrócić. Zostawiłaś mnie samego. Atreusie. Z nim. Mówili, żeby nie iść ze światłem, ale... szczerze, bez tego światła nie wrócimy. I to się nie zmieni. Nie znam go, a on nie zna mnie i nie chce poznać. Jestem silny, jestem mądry, nie jestem taki jak sądzi. Wiem lepiej. Nie rozmawia ze mną, nie uczy mnie. To powinno spotkać jego, słyszysz mnie? Jego, a nie ciebie! No powiem, trochę dziwna sprawa. A nie, czy faktycznie dobrze idziemy. Tylko że wcale tak nie myślę. Wiesz, że go kocham. Po prostu chcę, by był lepszy. Wiem, że może. Powiem wam, że niektórych jeszcze światów chyba nie poznaliśmy. To ja też. Ale jeśli nie, to proszę wróć. Wiem, że gdzieś tam jesteś. Żeby to były jego modlitwy, wtedy co? Rozpoczynaliśmy tą grę? Może faktycznie to były jego słowa wtedy? Ciekawe miejsce. Czekaj! Wracaj! Nie! Nie! Coś ty zrobił! Czemu to zrobiłeś? Pomogłem ci! Byłeś sam uwięziony! Czekałem i czekałem, ale nie wychodziłeś, więc cię wyciągnąłem! Chłopcze! Nie było mnie tylko... No nie było, ile? Minuta? Dwie? Nie było cię bardzo długo! Nie wiedziałem, co robić! Zostawiłeś mnie! Znowu! Nie obchodzę cię! Ja... No, dla nas to trwało dosłownie chwilę. Powinniśmy odejść, zanim tu wrócą. Mam nadzieję, że masz, czego chciałeś. Młody jednak tutaj wyciechał ich w pień, to nie jednego. Jak wchodziliśmy, to tutaj było pusto, co nie? Spójrz, tam jest wyjście, ale nie ma światła dla mostu. Jesteśmy uwięzieni, a cięciwa wiedźmy jest bezużyteczna. No, synczka, czy możemy jeszcze raz wejść? Czy jakaś taka opcja? Czy jakiś dialog byłby dodatkowy? A topór nie chce do mnie wrócić. Pogniewałeś się na mnie, czy co? No skąd miałem wiedzieć, że tyle czasu tam siedzieli? Chłopcze, twój łuk.
Przytrzymaj go. Strzały światłości. Były was strzały światłości. Strzelaj nimi w kryształy światła, aby nasycić je światłem Alfheimu. W końcu będziemy mogli przechodzić sami miejsca, gdzie są kryształy i ewentualnie wali w nie tymi strzałami światła, więc myślę, że niektóre rzeczy może nam się odblokują przy okazji. I tutaj my się nic nie zmieniło, tylko będziemy mieli oświetlone, że są to na niebieską. I co, są zwyczajne strzały i niebieskie, tak? Trzeba celować? Chyba trzeba celować. Zadziałało. Teraz możemy wrócić. Chodź. No dobra. To pod do nas wróci? Wróci to pod do nas. Jeszcze raz sprawdzę, może teraz będzie taka opcja. No nie ma, ale naprawdę jestem pod wrażeniem, że ten młody młokot, nasz padawan, tym toporem wyciechał tyle tych elfów. Ale dobra, dalszą przygodę tak naprawdę zobaczymy się już w kolejnym materiale. Ja wam oczywiście dziękuję za obejrzenie tego materiału. Oczywiście mile widzę na łapkę w górę, jak i skomentowanie tego odcinka. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji. No i obejrzyjcie również inne moje materiały, które zaraz wam się wyświetlą. Tak to widzimy się już niebawem w kolejnym materiale z Kratosem i jego synem. Tak więc hej, hej.